Cześć, witam w tym odcinku serii Strzelmy sobie randomka i dzisiaj zobaczymy sobie bitwę obiektem 430. Obiekt ten jest oczywiście tym dziesiątym tierem z ostatniej, tej trzeciej, najnowszej, bo wcześniej mieliśmy oczywiście na samym początku T62A, potem obiekta 140, no i teraz 430. Na niej zdecydowanie mam najwięcej bitew, na tych dwóch to nawet nie wiem, czy grałem w ogóle coś, nie, tutaj grałem coś na tym, zobaczcie, mam drugiej klasy medal, ale tym to nic nie śmigałem. I to jest, powiem wam, dobry pretekst, aby wydać trochę kredytów w przyszłości. Chyba kupię te dwa mety, bo z tego co słyszałem, one naprawdę są całkiem przyjemne. A przyznam, że niektóre mi się już może znudziły. Także im daję nadzieję na przyszłość. Dobra. Więc wejdziemy może do bitwy, aby nie przyciągać, nie przedłużać. A ja powiem wam o tym, może. O czym by tu powiedzieć? O, autostrada znowu. Kurde. Często to mapy losuje mi ostatnio. Może o moich wrażeniach z patchu 9.1 po tych paru dniach. Czy jest coś w ogóle do powiedzenia o tym patchu? To już powiedziałem chyba na samym początku o tym patchu, że na 1 giga tutaj to nie powinno to ważyć. Dużo mniej według mnie. Jakieś pierdoły głównie. Oprócz tej mapki. A! O tej bitwie historycznej Tobruk słyszałem, że coś tam dodali na piaszczystej rzece. Cholera mi się jakoś tak odwiedziało ostatnio granie historycznych bitew. W ogóle jakoś nie podpadły. Mi ciekawe w ogóle, jakie są statystyki z tych bitew. Pewnie założy się, że ten tryb jest jednym z najmniej popularnych w grze. Nawet chyba 742 tryb jest dużo bardziej popularny. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Nie ma większej motywacji, aby grać w tym trybie mniejszymi tierami, tak? Każdy chce być topowym czołgiem, a że się czeka w kolejce parę minut, no to potem mamy takie figle. No po prostu głupota jak najbardziej w Wargamingu, bo stworzyli ten tryb chyba dla zapaleńców tylko historycznych maszyn ze historycznymi, z historycznymi statystykami. Także dobra, ja na razie jadę sobie tutaj mocne otwarcie zrobić tym obiektem. Wkurzyłem się, bo mi słuchawki oczywiście się rozładowały i muszę teraz na kablu mieć. Trochę to mi powoduje niewygodę taką stuprocentową. Naprawdę, kurde, powiem wam, że człowiek jak ma słuchawki bezprzewodowe, to potem do przewodowych mu jest strasznie trudno wrócić z powrotem. To się mówi, że to jest tylko kabel, że go nie czuć, ale naprawdę, kurde, jak możecie chodzić po całym domu i mieć pełne lusa, nagle, kurde, prosi was o doładowanie, bo baterii brak, to kurde, masakra. Dobrze. Początek, jak widzimy, dość zdumiewający. Przeciwnicy wybrali prawą stronę. My tam mamy tylko E5, która zaraz zginie od artylerii, znając życie i może być także objechana. Na szczęście nasza też arta nie tutaj się nie obija i udało się jej zdjąć lorkę. Bardzo dobrze. Zresztą. Ja mam spotę żarówka od FH-a. Proszę, proszę. Tutaj widzę z grubej rury pan uderzył tym FH-em. Także mamy 85 i FH-a 215B. Dobrze. Wiecie co? Znając moje doświadczenie, powinienem wiedzieć, że trzeba bronić bazy, tak? No dobra, no to postaram się nie popełnić tego błędu, co kiedyś już popełniłem i robiłem sobie damage w mieście, nagle mi wjechali na kapa, wrócę. Tylko liczę na to, że oni jednak pojadą do przodu, a nie będą stać w miejscu, bo jak nic nie będą robić, to tylko stratę czasu tutaj się broniąc. Broniąc na razie to nie ja się przed czym bronić, nic nie jedzie na mnie. Ale może się ruszą z buta. Na razie nic się nie dzieje. Oprócz tego, że nasz koleś tutaj w tej czwórce obrywa niewidzianych czołgów. E50M. Oj, oj, oj! Świecę się. O. Wiecie co, jestem lekko w szoku. Jest. Winowajca. Oczywiście on nas świeci, nie ma nic innego. To jest taki, prawo z takiego dystansu nas widzieć. No liczę tylko na to, że nikt większy się na mnie nie pokusi w tej chwili.
A ten istrzy to zobaczcie, jaki to jest ślepy, co nie? Ten istrzy to jest taka ślepa machina zniszczenia. Te 3-4 tam jeszcze jest, kurde. Jakby tego meda nie było light, to znaczy to by było o wiadomo dużo łatwiej, a tak to musimy tutaj te kierunki obierać. Tutaj się po prostu nie zaświecę po strzale, tak? To jest powód, dlaczego jestem w tym miejscu. Jest i z trzeci, także. Dziwnie trochę stoi. Ale oberwało mu się. Stąd mi chyba nie zobaczą, to jest za daleko. No, troszeczkę taki scenariusz medem snajperski. Powiecie, że ja kampię medami. No, po prostu tak tego wymaga sytuacja, tak? No, chyba nie macie pretensji o to do mnie, że próbuję wygrać bitwę, co nie? No, byłbym lekko zdziwiony. Jest i z trzeci. Na 283 HP. Na ślepo. Miał gąsienice założone, więc. Założone, zdjęte. Dobra. 6-8. Bazy, jak nie obronię ja, to raczej nie obroni nikt. Znowu się świeci. Te 4 mi teraz może trafić. Wieżę. Albo w dupę, widzi mnie. Kurde, skubany. Sporo szczęścia miał. Już prawie uciekłem. No, mógł mnie nawet podpalić, więc. Może nawet ja mam szczęście. No i dobra. 6-8. Kliknę tutaj na czym, że jednak by się lekka pomoc przydała. Niech go zabijają i wracają. Nie wiem, jak jest back to base. Pod klawiszologiem w ocie. W Battlefieldzie nawet wiem, jak zrobić takie rzeczy. Ale teraz mam też walkę ważną. Jestem T4, wiecie co? Się skupię na tej walce, a nie na pisaniu bzdur. Dobra, gąsienicy mi tylko zdjął na szczęście. Magazynkowiec od prawej. Od przodu będzie miał problemy, żeby mnie przebić, tylko że on jest gdzieś z lewej tam. On jest tam gdzieś z lewej. Problem jest oczywiście E50M, które kapuje bazę. No się oczywiście teraz przegrali bitwę. Szkoda, bo nie było przegrane to spotkanie na samym początku. 8-8, ale trzeba wrócić na bazę, tak? No. Nic więcej nie mogłem zrobić. I tak bym mi wyjechał z prawie zaraz te 3-4, a musiałem jeszcze bazę zbić. Nie dałem rady, no. Tutaj mam oczywiście stado lemmingów, które no. Nie wróciło na bazę. Kliknąłem im, że coś tam powinni zrobić, albo go zabić szybko, albo coś, a nie pojechali do przodu, no. Mówię, bitwa mogła być wygrana, bo mieliśmy twarde molochy, ale trzeba troszeczkę rozumieć tę grę i wiedzieć, kiedy się wraca. Ja na szczęście wróciłem perfekcyjnie, bo udało mi się ISA-3 wyłowić i te 3-4 robić, no ale najwyraźniej zrobiłem za mało, żeby to wygrać. Czy mogłem to wygrać w ogóle? Tak zacznijmy. Powiem wam szczerze, że gdybym na samym początku pojechał na prawy róg, nie dostał spota od tej 75, to może bym zrobił na start tyle damage'a, że byłoby to wygrane. No teraz nawet mam do siebie pretensje lekkie, bo tego ISA-3 zdjąłem, a potem pojechałem w lewo. Mogłem pojechać do prawy i spotować te czołgi, da nawet arty. No widzicie właśnie, kurde. To jest to. Człowiek gra w OTA 20 parę tysięcy bitew, a dalej popełnia takie głupie błędy. No ewidentnie mogłem po prostu świecić tą prawą stronę do bólu, dla arty. Pytanie tylko, czy by mnie ich arty nie trafiła, tak? Znaczy zrobiła troszeczkę za mało, według mnie 800, no. Miałem też nie za dużo okazji, ale ich zrobiła na przykład 1500, a ma dużo mniejszy damage na strzał. No ale też miała lżej, bo nikt na nią nie rushował, prawda? To też jest duża różnica, nasza próbowała chociaż przeżyć. No a dobra, no co zrobić, nic nie zrobię. Podsumowując, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.